umiłowani osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Nikt z nas nie przypuszczał, że tegoroczne Triduum Paschalne oraz Święta Zmartwychwstania będą dla nas wszystkich wielkim doświadczeniem wiary i odpowiedzialności. Nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale i bezpieczeństwo innych. Nikt z nas nie przypuszczał, że w te najważniejsze dni roku liturgicznego nasze świątynie opustoszeją i staną się podobne do wieczernika z czasów Pana Jezusa, w którym to byli obecni tylko apostołowie wraz z Synem Bożym. Nikt z nas kapłanów nie przypuszczał, że przy zamkniętych drzwiach trzeba będzie stawać przy ołtarzu i przejść w imieniu całego Kościoła drogę od ostatniej wieczerzy przez mękę pańską, śmierć i zmartwychwstanie. Trudne to doświadczenie, ale wierzę, że jest ono nam potrzebne, aby bardziej docenić to, co na chwilę utraciliśmy i za czym tęsknimy. I aby, kiedy przyjdzie czas spokoju i bezpieczeństwa, móc z radością przekroczyć progi naszych świątyń i podziękować Bogu, że zachował nas w zdrowiu i bezpieczeństwie. Dzisiaj natomiast spoglądajmy na obraz Jezusa Miłosiernego i powtarzajmy: Jezu, ufam Tobie, przyjmując jednocześnie z wiarą i pokorą tę jakże bolesną katechezę naszej fizycznej nieobecności na liturgii. Ulubieni braty i sestry, nie zważajcie na te z kilki nas zjechodni je tu, katedry, my zwerszujemy liturgię Gospodnią i Weczeri z nadzieją na te, co wy jednajcie za z nami, zawdzięki możliwościom internetu, przebywający w swoich domówkach. Spodziewaju się, że wy przyjednujecie się do naszej podjaki Jezusowi za Jego prysutnizm u preswiatomu taństwi tila i krowi Gospodniej naszej pożywy na wieczne życia. Spodziewaju się, że razem z nami wy takoż dziękujecie za dar świaszczenstwa nowego zawitu, za tych, komu Gospod zaleszył nakaz zwerszenia cych świaszczennych dijań, każuczy, czynit cena mi spomin. Proci modlitwy pro poklikania my osobliwo dziękujemy Bogowi za ludzi, jakich Bin poklikał do służenia, bo przez ich ruky spływają na Boży lud blagodati taństw, kiedy my przychodzimy do chrystelnicy, przystupajemy do spowiedzi, przyjmujemy święte przyczastia albo dary Świętego Ducha w taństwie konfirmacji. Same przez służenia świaszczennika, jakie poczęło się na tajnej wieczerzy, schody błogosławienia na podróżny związek ta zmicenia dla chorych. W serce otrzymujemy z ruki Boga, jaki postojno klicze nowi pokolenia ludzi do służenia w świaszczeństwie. Tomu, щоб ніколи не бракувало цих дарів святих таїнств, ми повинні просити в нашій молитві про нові покликання, про відвагу для молодих людей, які відчувають голос покликання, щоб наші храми ніколи не пустували через недостатню кількість священників. Умілувані браття і сестри, każda świątynia jest dla wspólnoty Kościoła wieczernikiem. W
każdej świątyni jest dla nas miejscem. Zatem w ten szczególny Wielki Czwartek powracamy pamięcią do swojego Kościoła, w którym dzisiaj pozostało puste miejsce, i łącząc się duchowo, wypełnijmy je modlitwą za kapłana, który naznaczył nasze życie swoją obecnością i posługą. Za kapłana, który wywarł na nas wielkie wrażenie jako duchowy przewodnik po drogach wiary. Powracajmy myślą do swojego Kościoła i prośmy Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, aby to nasze miejsce dzisiaj puste nigdy nie okazało się miejscem zdrady, jak judaszowe miejsce wieczerników, lecz abyśmy wytrwali mimo trudności i zawahań wiary, podobnie może trochę do świętego Piotra, który miał chwilę zmątpienia, ale zawsze powracał do Jezusa z tym pięknym zapewnieniem: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Niech zatem miłość Chrystusa i wiara prowadzą nas przez to święte Triduum, abyśmy we wspólnocie Kościoła domowego przeszli drogę ku zmartwychwstaniu i abyśmy szybko, ocierając łzy tęsknoty, radowali się pełnią wolności od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała.